Rozpocznę może teraz opis portalu edukacyjnego Historia Poszukaj, rozpoczynając od krótkiego naszego spotu promującego nasz portal. O, chyba mam jakiś kłopot techniczny. Tutaj spot powinien być dostępny u Państwa w okienku czatu. Jeszcze chwilę poczekamy. Dominiko, wrzuciłam link w czacie i uczestnicy go widzą. A że oglądają, tak? Tak, zapraszam wszystkich do obejrzenia i wrócenia, powrotu do naszego pokoju. Mam nadzieję, że zdążyli Państwo obejrzeć tę krótką animację promującą nasz portal. I teraz już przejdę do opisywania dokładnie naszego portalu, taką, przedstawię Państwu taką krótką nawigację, jak się poruszać. Zacznę oczywiście od strony głównej. Na stronie głównej publikujemy tygodniowo 4 artykuły. Od poniedziałku do czwartku. Piątek jest zarezerwowany na aktualności, które później omówię, są to aktualności związane z wystawami w muzeach. W prawym górnym rogu znajdą Państwo menu, gdzie znajdują się poszczególne zakładki. Teraz chciałam omówić przede wszystkim opowiedzieć przede wszystkim, jakie teksty publikujemy na naszym portalu. Nasz portal edukacyjny to nie tylko daty bitwy, politycy i dowódcy. Chcemy pokazywać, że poza tą wielką polityką, o której najczęściej słyszymy i o której najczęściej czytamy w podręcznikach, rozwija się literatura, sztuka, nauka, sport, toczyło się życie codzienne mieszkańców. Przypominamy te daty mniej eksponowane, często pomijane, ale ważne, bo łączą się z nimi wydarzenia z różnych dziedzin życia polskiego społeczeństwa. Przypominamy też o istotnej, a często niedocenianej i zapomnianej roli historii kobiet. Roli kobiet w historii i walce o emancypację i o niepodległość. W tym roku świętujemy stulecie odzyskania niepodległości. Dla nas postać Józefa Piłsudskiego to punkt wyjścia do przyjrzenia się różnym aspektom tej polskiej drogi do niepodległości. Oczywiście przywołujemy powstania narodowe wybuchające pod zaborami, ale też tej historii i tych śladów dążeń do niepodległości szukamy w życiorysach działaczy społecznych, naukowców, w kulturze i w sztuce. I tak szerokie spojrzenie na historię Polski jest odzwierciedlone w naszej zakładce Wiedza, którą Państwo znajdą w prawym górnym rogu.
rozwinięciu tej zakładki ukażą się Państwu 8 podstron. Historię Polski podzieliliśmy na takich 8 zakładek. Na zakładkę obiekty, obrazy, wydarzenia, osoby, historiomat, architektura, muzyka i film. Teraz pokrótce opowiem o każdej z tych zakładek, co tam Państwo mogą w nich znaleźć. Zakładka wydarzenia. W zakładce wydarzenia, tak już, jak już wspominałam, piszemy o bardzo istotnych rzeczach, jak uchwalenie konstytucji marcowej, ale też piszemy o odkryciach naukowych, premierach teatralnych, sukcesach polskich artystów w kraju i za granicą, o wydarzeniach sportowych. Tutaj w tej zakładce znajdą Państwo zarówno artykuły o zawodach FIS zakopanym w 1939 roku, jak również o przyznaniu praw wyborczych kobietom w Polsce. Piszemy o buntach cechów wrocławskich w 1411 roku, czy założeniu Instytutu Radowego w Warszawie. Kolejną zakładka to jest zakładka architektura. W zakładce architektura znajdą Państwo cykl poświęcony stylom w architekturze. Ze statystyk wiemy, że są to najczęściej odwiedzane zakładki. Znajdą tam Państwo cechy stylu jak barok, gotyk, renesans, modernizm, klasycyzm. W najbliższym czasie opublikujemy kolejne cechy stylu, czyli secesja i socrealizm. Prezentujemy również wybrane zabytki z terenu kraju. Piszemy o Spodku w Katowicach, o Łuszczarni Ryżu w Gdyni, o synagodze w Zamościu czy o kościele Menonitów w Gdańsku. W kolejnej zakładce, muzyka, prezentujemy zarówno wielkie opery, symfonie, jak i skromne melodie. Te, które znamy z kanonu i te, które są już obecnie zapomniane. U nas przeczytają Państwo na przykład artykuł o utworze Feliksa Nowowiejskiego Zjednoczona Polska, o kodeksie Matyldy, jak również o operze Karola Kurpińskiego Historia Królowej Jadwigi. Oczywiście piszę też o utworach współczesnych. Znajdą Państwo również tutaj w tej zakładce artykuł o utworze Godzina W. Lao Tse. Zakładka film to jest nasza tak najskromniejsza zakładka. Nie ukrywam, że trudno jest pozyskiwać też zdjęcia do tych artykułów. Tutaj piszemy, publikujemy artykuły i o superprodukcjach, i o przedwojennym kinie Niemem. Tutaj przy tej zakładce współpracujemy z Filmoteką Narodową, i której pracownicy opisują dla nas filmy. Znajdą tutaj Państwo i artykuł poświęcony filmowi Czarny Czwartek, jak i Ziemi Obiecanej, a także filmom przedwojennym, na przykład Ludzie bez jutra. Również znajdą tutaj Państwo artykuł poświęcony filmowi Miasto 44. Zakładka historiomat. Zakładka historiomat to powszechnie, tak można powiedzieć, potocznie nazwana zakładka ciekawostki, z tym, że nie za bardzo lubimy ten wyraz. Tak naprawdę tutaj opisujemy codzienne wydarzenia, skandale z przeszłości, sensacje, takie, które na pewno uczeń nie znajdzie w podręczniku. Z takich wybranych artykułów mogę wspomnieć o na przykład artykuł o Tadeuszu Kościuszce, jego zamiłowaniu do haftowania. Artykuł o tym, jak spędzano czas wolny na dworze Jana III Sobieskiego. Co królowa Bona robiła na emeryturze i gdzie ją spędzała. Dlaczego Julian Fałat wyruszył w podróż do Japonii. A także dlaczego jak zginęła Ludgarda. Zakładka osoba. W tej zakładce publikujemy biogramy, które nie są wypisem z Wikipedii. Są to dosyć krótkie, syntetyczne artykuły dotyczące naukowców, podróżniczek, artystów, kolekcjonerów, działaczy społecznych, działaczy niepodległościowych. Znajdą Państwo artykuł również o Romanie Dmowskim, ale jedynie w aspekcie udziału w konferencji w Paryżu. O Wincentym Witosie również piszemy, ale tylko o jego dzieciństwie. Wydaje nam się, że ten sposób pisania artykułów o osobach jest dużo ciekawszy, ponieważ po przeczytaniu takiego artykułu na pewno coś zostaje w głowie, a nie jest to suchy biogram i suche fakty. Znajdą Państwo artykuły na przykład o Michalinie Mościckiej, a już wkrótce również o Aleksandrze Piłsudskiej. Czyli o tych osobach, które dopiero teraz zaczynają być bardziej popularne i budzą zainteresowanie. Thank you.
Państwu również szereg o artystkach, na przykład o Annie Rajeckiej, stypendystce Stanisława Augusta Poniatowskiego w Paryżu, czy o sportsmence Jadwidze Jędrzejowskiej. Piszemy o Tytusie Chałubińskim i o kolekcjonerze Atanazem Raczyńskim, który zgromadził olbrzymie i wspaniałe zbiory w Berlinie, a które obecnie stanowią część zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zakładki, kolejne dwie zakładki, czyli zakładka obiekt i obrazy, są dla nas najistotniejsze. Łączy się, wynika to oczywiście z faktu działalności naszego Instytutu. Jest to zakładka obiekt i zakładka obraz. Zakładka obiekt to w zakładce obiekt prezentujemy te obiekty z muzeów polskich zagranicznych, świadczące o kunszcie artystów i o rzemieślnikach. To są przedmioty kultu, przedmioty codziennego użytku, to są pomniki, fotografie. Piszemy o tych obiektach, które uważamy, że mówią o polskości, mówią o historii, bardzo dużo wnoszą do historii Polski i są tym świadkiem naszej przeszłości. Tutaj znajdą Państwo i artykuły o czepcu kaszubskim, o szafie z ziołami prezentowane na wystawie w Nowym Jorku. Tłumaczymy też w artykułach, co to jest dagerotyp, co to jest autochrom. Prezentujemy też wybrane pomniki, na przykład fontannę Neptuna w Gdańsku, czy pomnik powstańców śląskich. Zakładka obraz to są portrety, autoportrety, wizje malarskie, wydarzeń historycznych, te, które Polacy znają, jak panorama Racławicka, czy dama z łasiczką, ale też te mniej znane i często znane przede wszystkim specjalistom, a które wydaje nam się, że warto pokazać, warto je przywrócić do świata. Czasami są to obiekty, obrazy, które są zgromadzone w magazynie lub takie, na które widz nie zwraca uwagi w muzeum. Piszemy na przykład o portrecie małego Zygmunta Krasińskiego, artystki Beaty Czackiej, o cudzie świętego Kantego, autorstwa Kunce Kunicza. Pokazujemy też różne autoportrety, m.in. autoportret Meli Muter, czy też ze sztuki już po II wojnie światowej, czyli sztuki okresu socrealizmu, na przykład Wróblewskiego Kolejka, albo Witolda, już późniejsze z lat 80. obraz Witold Gombrowicz Włodzimierza Pawlaka. Tutaj właśnie na przykładzie tej zakładki obraz chciałabym pokazać Państwu, jak jest zbudowany jak wygląda struktura naszego artykułu. Każdy artykuł staramy się, żeby miał intrygujący tytuł, taki, który zachęca czytelnika do zapoznania się z jego treścią. Następnie jest krótkie wprowadzenie do artykułu. I już potem artykuł właściwy, który nie przekracza dwóch stron formatu A4. Uważamy, że ta długość jest odpowiednia, tylko że nie dla młodego czytelnika, ponieważ wydaje nam się, że to jest to wystarczająca ilość czasu, żeby odbiorca się skupił i też coś z tego artykułu wyniósł. Staramy się artykuł ilustrować przynajmniej dwoma lub trzema ilustracjami. Często są to ilustracje, które dostajemy od autorów, które nie są w wolnym dostępie i stanowią bardzo dobre źródło historyczne i mogą stanowić dobre źródło historyczne dla nauczycieli. W tej zakładce obiekty i obrazy, zdjęcia, które prezentujemy, obiektów są oczywiście, to są profesjonalne zdjęcia, które dostajemy z muzeów, które z nami współpracują. Pod każdym z tych artykułów znajdą Państwo powiązania. Powiązania są to nasze propozycje wydarzeń, które możemy z tym artykułem i z tym tematem artykułu powiązać, czy tematycznie, czy czasowo. Tu są wybrane artykuły ze wszystkich zakładek. Nad tymi powiązaniami znajdą Państwo taką strzałkę po prawej stronie, przekierowanie na oś czasu, o której za chwilę Państwu opowiem. I teraz wrócę, tak, to była charakterystyka tej zakładki wiedza, która jest oczywiście dla nas kluczowa. Oprócz tego mamy tutaj kilka, jak widzą Państwo w prawym górnym rogu, kilka innych zakładek, o których bardzo krótko Państwu opowiem. Mamy stronę główną, czyli aktualności.
aktualności to obecnie ponad 70 krótkich takich artykułów o wydarzeniach, o wystawach czasowych w muzeach lub o nowo otwartych wystawach stałych w muzeach w kraju. O, tu teraz przechodzimy kolejną, tutaj mamy w prawym górnym rogu zakładkę, to jest oś czasu. Oś czasu są to wszystkie wydarzenia, o które opisujemy w artykułach. Jest to, myślę, ułatwienie duże dla takiego uszeregowania danego wydarzenia chronologicznie. Tu można stronę odwiedzać poprzez wejście na oś czasu i klikanie poszczególnych pasków, które bezpośrednio odniosło nas do jednego z ponad 300 artykułów, których obecnie mamy na portalu. Oddzielną zakładką jest zakładka ścieżki historii. Ścieżki historii są to eseje, które są rozwinięciem wybranych tematów. One są uzupełnieniem wybranych artykułów. Są to te teksty są znacznie dłuższe i bardziej skierowane dla nauczycieli. Na razie opublikowaliśmy cztery zakładki. Są to Droga do niepodległości, Modernizacja, Geografia historyczna ziem polskich i Centra polityczne. W najbliższym czasie będziemy publikować jeszcze taką ścieżkę historii stańczyk w kulturze polskiej, jak również wielokulturowość. Po kliknięciu na wybraną ścieżkę historii po prawej stronie znajdą Państwo linkowanie właśnie do poszczególnych artykułów już różnych zakładek, które stanowią naturalne rozwinięcie tego głównego eseju. Kolejna zakładka to są miejsca. Miejsca są to 44 miasta, przez których historię jest opowiedziana historia Polski. Oczywiście punktem wyjścia jest Gniezno. 44 miejscem na naszej mapie jest Warszawa po 89 roku. Klikając w jedno z wybranych miast, zjeżdżając na dół na dół artykułu, znajdą Państwo powiązania i powiązania z artykułami, które dotyczą tego właśnie miasta. Bezpośrednio lub na przykład obiekt opisywany znajduje się w muzeum w danym mieście. Tutaj dwie kolejne zakładki, o których chciałam pokrótce opowiedzieć, to jest trochę ta historia z przymrużeniem oka. Obecnie na naszej stronie znajdą Państwo w zakładce quiz cztery quizy. Trzy z nich są zupełnie takie służące zabawie. Jest to XX wiek sprawdź, gdzie jest Twoje miejsce w historii, którym dziełem polskiej sztuki jesteś i którą postacią historyczną jesteś. Trudniejszym quizem i nie ukrywam, sprawiającym naprawdę trudność, którym nie był najchętniej rozwiązywanym, był Piłsudski, Witos, Paderewski, Dmowski. Sprawdź, czy wiesz o nich wszystko. No tu rzeczywiście quiz mógł być trochę zniechęcający, ponieważ trzeba się było wykazać dużą wiedzą o naszych twórcach niepodległości, ale zachęcam do rozwiązania i też do udostępniania go w klasie uczniom. Kolejną taką zakładką są GIFy. GIFy lubiane przez młodzież, udostępniane na Facebooku, służą tak naprawdę promocji obiektów muzealnych. GIFy są związane z konkretnym obrazem lub obiektem muzealnym, z konkretnych zbiorów i tak naprawdę są taką właśnie historią z przymrużeniem oka. Teraz już kończąc moją prezentację, chciałam powiedzieć kilka słów o naszych autorach. Nasi autorzy, których obecnie jest ponad 33, to są specjaliści swojej dziedziny. To są historycy sztuki, filmoznawcy, edukatorzy muzealni, muzykolodzy, badacze. Wszyscy oni piszą do nas artykuły, które tematy sami proponują lub my zamawiamy. Taka różnorodność autorów z całego kraju powoduje, że możemy opublikować artykuły o bardzo takich, no bym powiedziała, niszowych wydarzeniach, bardzo lokalnych, o których nie słyszymy w tej wielkiej ogólnej historii Polski. Myślę, że to jest naszym bardzo dużym atutem. I w zakładce o nas, która jest tutaj też w prawym górnym rogu, mogą się
Państwo więcej dowiedzieć w ogóle o kim jesteśmy, jaka jest nasza misja i cel tutaj tego projektu Historia Poszukaj, ale również znajdą tam Państwo grono naukowców, którzy są konsultantami naszego projektu. Teraz powiem chwilę o planach. Też już niedługo w prawym górnym rogu znajdzie się zakładka Niepodległa. Jest to zakładka, w której będą umieszczane artykuły ściśle związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Będzie to trochę dla Państwa taki skrót, żeby nie trzeba wyszukiwać przed niepodległość, Józef Piłsudski. Tutaj w tej zakładce my umieścimy artykuły, które uważamy, że są, mówią o sprawach, które uważamy były, które się przyczyniły do odzyskania niepodległości. My pojmujemy ten temat szeroko, zakładając, że ta walka o niepodległość, a droga do niepodległości zaczyna się po trzecim rozbiorze. I oczywiście pokaże się też zakładka Historionauci, o której zaraz pani Maria opowie więcej i przybliży Państwu nasz wspólny program. Tak jak wspominałam, mogą nas Państwo znaleźć zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Zachęcam do śledzenia naszych wpisów, jak również zachęcam do odwiedzenia naszej strony. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na stronę www.historiaposzukaj.pl.